Siema, dostałem spoko ofertę szczerego ocenienia polskiego serwera do driftu, a mianowicie serwera Illegal Drift, do którego link macie w opisie. A ja bez zbędnego przedłużania życzę wam jego oglądania. A po wejściu na sam serwer wita nas ekran powitalny. Mamy tutaj link do Discorda, Instagrama i Donata. Mamy również regulamin, klawiszologię, administrację, content creatorów, jestem i ja, rangi do driftu. Oraz podziękowania. Pod F1 mamy dosyć spoko menu, które niestety jest napisane po polsku i jednocześnie jeszcze po angielsku. W tym menu mamy online graczy, opcje właśnie gracza i opcje samochodu. Pojazdów jest bardzo dużo, więc każdy powinien coś dla siebie znaleźć. Mamy opcję tuningu pojazdu oraz zapisania pojazdu. Możemy się bawić pogodą, co jest dosyć spoko opcją dla osób mających właśnie fajne citizeny. Mamy teleporty na różne mapy, na którym możemy jeszcze sobie wyłączyć animację teleportu, która wygląda w sposób następujący. W menu mamy jeszcze menedżer drużyn i opcję skryptów. Jest to bardzo, ale to bardzo fajna opcja moim zdaniem. Mamy opcje wizualne. Możemy sobie schować HUD, wyłączyć radar, wyłączyć licznik w samochodzie oraz możemy sobie tutaj też włączyć filtr. Filtry są to bardzo spoko opcje. Jest tego 730 sztuk, można sobie zawsze coś wybrać. Zamienia to też troszeczkę zawsze tego reshade'a, którego wiele osób ma. Jest bardzo dużo opcji, więc każdy może sobie coś wybrać. Na samym dole mamy informacje, kredyty. A co do samych aut, to mamy tutaj na przykład takie auto jak Nissan Buddy. Pod F4 mamy malowania, więc możemy sobie dać malowanie, które było na tej furze. Pod X-em wyłączamy na dole kąt driftu. Jeżeli teraz sobie zagazujemy, to nic zbytnio nie słychać, ale gdy naciśniemy B i zagazujemy jeszcze raz, to słychać, że jest to o wiele, wiele głośniejsze. Oprócz tego jest jeszcze na serwerze bardzo, ale to bardzo dużo map. Są też walki z czasem i na Discordzie są jeszcze nawet rekordy rozpisane, więc można bić się o rekord na mapie, co jest dosyć spoko. Kreatywną opcją jest właśnie napis Winewood zamieniony na logo serwera. Spoko opcją na serwerze jest też kompletny brak jakichkolwiek wysyłków, więc można kleić drifty na centymetry, co jest moim zdaniem nawet spoko. A dla osób bardziej doświadczonych jest nawet opcja kamery drona, tylko ja z niej jeszcze nie umiem korzystać. Za to z chase kamery na przykład. Dosyć spoko opcja. Czemu nie? A ja wam w tle teraz puszczę leciutki gameplay z serwera i poodpowiadam na wasze pytania, które zadawaliście mi na moim community. To teraz przejdziemy do pytań od widzów. Teraz znów na Exile. Czy wracam na Exile? Najprawdopodobniej wrócę jeszcze na Exile'a przed wipem. W porządku. Jak masz na imię? Wiktor. Ile masz lat? 12. Masz rodzeństwo? Tak, dwóch braci. Starsi, młodsi? Jak tam wygląda u jeden ciebie? Jeden starszy, jeden młodszy. Jakie masz oceny w szkole? Bardzo dobre. Niemiecka średnia ostatnia 1,8. Na polskie będzie to chyba 5,2. Jakoś tak, no.
Czy masz w planach organizację kolejnego projektu stojącego na Five'em? Nie, aktualnie nie. Nie, nie chcę się pakować w takie rzeczy znowu. Kiedy powrót na niemieckie serwery? Planuję coś nagrać, ale brak motywacji do montowania, bo muszę tłumaczyć wszystko samemu, ale planuję coś nagrać niedługo, no. W jaką stronę starasz się kierować swój content? I czego można spodziewać się na kanale w przyszłości? Na pewno dłuższych filmów, nie? Już nie może takie typowe shoty, tylko właśnie jakieś właśnie niemieckie serwery, to co było właśnie na Cloudzie, na Exilu, napady itp. itd. Coś właśnie takiego. Na ile oceniasz swoją jazdę w GTA? Chodzi o skrętność, no ogólnie tak jak jeździsz, nie? Szczerze? 9,5. Możesz to jakoś udowodnić, to szybko? Przed kamerą? Udowodnić? No przecież masz no. Na odcinkach. 5 milionów od Majzona, tako z napadu, z Pacyfika. Wzięte. Ile wynosi wartość twojego komputera? Jak chcesz, to możesz wymienić wszystkie części. Jeżeli chodzi o komputer, to sam komputer aktualnie jest wart 1500 euro ponad, co równa się około 7000 PLN, a części dam wam w postaci SSA na ekranie. Jaki był twój pierwszy serwer roleplay? Dlaczego wybrałeś właśnie ten? Dlaczego akurat ten? Oglądałem filmik na YouTubie Megi, tego kanału shooterskiego. I miał on tam właśnie reklamę Drunk RP. I postanowiłem, że wbiję tam, bo na reklamie było mówione, że fajna atmosfera i dużo aut od nowych. Więc postanowiłem tam wbić. Był to też serwer z WL-ką, więc zdałem WL-kę. I był to właśnie mój pierwszy serwer, ale długo tam nie grałem. Bo może ledwo tydzień, bo serwer padł. Podobnie jak Cloud, ale był to no pierwszy serwer, nie? Potem było Coco i dalej historia się toczyła, nie? Czy będzie coś innego niż Five'em? Bardzo możliwe. Możliwe, że będzie coś innego niż Five'em jeszcze. Masz jakieś coś na oko masz, czy jeszcze nie? No na pewno nie Fortnite. Może właśnie Assetto Corsa, albo może kiedyś jakaś inna gra. Ale na razie właśnie tak bardziej chyba Assetto Corsa niż co innego. Dobra, skąd jesteś? Z Radomia. Hejtujcie, hejtujcie. Czy będzie meetup z widzami? Ta, na Exilu. Nie. Nie, nie planuję robić żadnego meeta. Czy urodziłeś się w Niemczech? Nie, w Radomiu. Czy Gofres ma małego? Z tego co wiem, to ma on 11 cm w zawodzie, więc powyżej normy chyba. Jak tak dobrze i płynnie mówisz po niemiecku? Jak tak dobrze i płynnie mówię po niemiecku? No, to 8 lat w Niemczech robi swoje, nie? Kiedy pierwszy raz zagrałeś w FIFA i czy uważasz, że dobrze zrobiłeś zaczynając grać w niego? Pierwszy raz zagrałem chyba dzień po moich urodzinach. 20 chyba października 2K20, jeżeli się nie mylę. I czy żałuję, że zagrałem 5M'a? Nie, nigdy chyba nie będę żałował. Tyle wspomnień, co ja mam z tą grą, to niewiarygodne, nie? Jaki jest twój dream car i jaki jest obecnie? Dream car, BMW M4 z 2K16. A aktualnie wożę się Mercem za 200 koła. Planujesz jakieś wspólne gierki z widzami? Na chwilę obecną nie, po tym co widziałem, co się stało z surferem, ale może kiedyś coś się wykmini. Where is Tropical RP? Nie gram tam już. Dlaczego akurat 5M i dlaczego akurat bojówka, a nie RP? Dlaczego 5M? 5M z tego powodu, iż no spodobało mi się to, jak kiedyś oglądałem Rafoniksa. Patrzcie chłopaki, kurwa, co robię. Ty nie będziesz mówił, że on wysiadł, ty jesteś teraz, wiesz. Jesteś jebany teraz, a co ty się odzywasz to? A skąd mam pewność, czy będę wolny? Kurwa, bo będziesz wsiadał do auta i będziesz jechał, rozumiesz? Wypuścimy cię. A to na streamie, nie? A to musisz mieć 5M program. 5M, bo już nie ma GTA Online. Jest 5M, to jest ruska armia z takimi serwerami. Czyli masz odpalony Steam, na nim masz kupione GTA. A odpalasz grę za pomocą
5M. FiveM. I musisz wejść fivem.com, pobrać to, wypakować. Zawsze lubiłem właśnie takie napady. Jak byłem mały, to zawsze lubiłem bawić się właśnie w złodziei. I co tam jeszcze było? I dlaczego akurat pojówka, a nie roleplay? Bo trudno jest grać roleplay w 2K22, ale roleplay kiedyś był grany. Skąd pomysł na nick? Szczerze, mój brat miał pseudonim Goru. Jest to z nazwiska, więc na mnie raz chyba koledzy powiedzieli Oguras i się przyjęło. Ile masz wzrostu? Ostatnio jak się mierzyłem, to miałem 1,78 m. Ile zbierałeś na swój aktualny komputer? Żeby doprowadzić komputer do aktualnego stanu, musiałem zbierać chyba ponad półtora roku. Ile w łapie? Wykałaczka. Czy fryzura fresh? Seiten auf 10, glaube ich. Also nicht super, aber schon geil. Halbe Stunde gebraucht, Bruder. Fresh, Adam. Richtig fresh. Więc chyba tak. Ile lat mieszkasz w DE? W DE już 9 lat powoli dobija. Ile zajęła ci nauka języka niemieckiego? Nadal się uczę, ale żeby móc właśnie rozmawiać tak z każdym, na przykład na mieście albo w sklepach, to no z 4 lata mi to zajęło, nie? Odblokujesz mnie? Nie. Czy bierzesz żyłę? Nie używam używek, nie korzystam. Jak to robisz, że jesteś takim Amstarem? Trening czyni mistrza. Się gra, się ma. Się, no, plus jeden. Kiedy vlog? Dzisiaj. Nie, żartuję, nie będzie vloga. Polatasz na kierce? Latam na kierce. O kurde! Latałem ostatnio na streamie, ale czy będę latał? Myślę, że tak. Kiedy twarz? Już była. Co dalej z napadzierami? No co, nie śpimy, nie? Gramy dalej. Nie ma. Czy kupiłeś kiedyś rangę administratorską na jakimś serwerze Five'em? Nigdy. Czy wydajesz kiedyś na coś, aby mieć korzyści na serwerze Five'em? Również nigdy. Nie wydaję hajsu na takie rzeczy. A co sądzisz o Internet Friends? Jest to moim zdaniem dosyć spoko sprawa, aczkolwiek trzeba uważać na to, kogo się na przykład poznaje i trzeba mieć wielki dystans i nie można ufać od razu nikomu, no nie? Dobra, to ile znasz takiego swojego Internet Friendsa i kto to jest? Internet Frienda? No, znam pewnego ziomala ode mnie. Nie będę tutaj likował może Discorda ani nic, ale nazywa się Igor i znamy się już dosyć długo, już chyba niedługo 5 lat minie, czy nie? Jakoś tak. I znamy się już właśnie no, od małego, można by rzec. Co sądzisz o 8-latkach na Five'em bojówka? Szczerze, to jest to dla mnie bardzo smutne, co się dzieje. Że, no, smutno po prostu patrzeć. Jakbyś na Five'em miał zawsze odgrywać to samo, to wybrałbyś bojówkę czy roleplay? Jeżeli miałbym wybrać coś pasującego właśnie do aktualnego stanu Five'ema, byłaby to bojówka, a chętniej myślę, że odgrywałbym właśnie RP. Co sądzisz o community Five'em w roku 2018-19, a roku 2020-2022? I czy myślisz, że darmowe GTA 5 na Epiku to zmieniło? Znaczy to zależy co zmieniło, ale myślę, że wiem o co chodzi.
A co do właśnie tutaj 2K18-19, to nie grałem wtedy, ale oglądałem właśnie bardzo dużo na YouTubie, czy na przykład Taka, Rafoniksa, czy coś takiego było oglądane. I porównując to właśnie z Community 2K20, 21 i 22, no to duża zmiana jest, na pewno bardziej toxic i mniej właśnie tutaj odgrywanego jest RP, bardziej bojówka. No jest to zawsze coś nowego, ale powoli Five'em schodzi na psy, no nie? I to widać i tego nikt nie powie, że nie. Tego nikt mi nie zaprzeczy. Jaki jest twój ulubiony kolor? Czarny. Czarno-czerwony. McDonald's czy KFC? Zależy, czy na przykład fryty, czy na przykład mięsko, czy na przykład burger, nie? To różnie. Ale jakbym stał obok KFC i Maca, to poszedłbym do KFC. Jaka jest twoja ulubiona marka butów? Aktualnie Adidas. Jaka jest twoja ulubiona marka samochodu? BMW. W jakiej ekipie grało ci się najlepiej i kogo najbardziej lubisz z tej ekipy? Najlepiej mi się grało w całej właśnie tutaj serii OKD. Najpierw był to remont, potem OKD. Grało mi się tam najlepiej. A tak ulubionej osoby z tej ekipy nie mam, ale bardzo lubię wszystkich z tej ekipy, nie? Wcześniej mówiłeś, że grałeś na Dranku. Co dokładnie tam odgrywałeś? Na początku grałem mechanika i po poznaniu spoko ziomków dostałem ofertę, żeby złapać takiego homoseksualistę i miałem na to 24 godziny. I po złapaniu tego ziomka wzięli mnie do siebie, do ekipy. Gdzieś mam nawet jeszcze SS z tego. I graliśmy właśnie sobie taki kartel, nie? Przez chwilę. Grałeś na KKRP. Jak przebiegała tam twoja rozgrywka i ile tam grałeś? O, kurde. Na KOKO ile grałem? Na KOKO... Kurde. Na KOKO grałem chyba najdłużej ze wszystkich serwerów, na jakich grałem. Godzin nie jestem w stanie podać, ale... Pamiętam, że sam Radeon mi wykrywał 3000 godzin na samym KOKO. A jak przebiegała rozgrywka, no to... No sam wiesz, jak to wyglądało. Temat ogólnie na inny odcinek, ale w skrócie mogę powiedzieć, że... po wygraniu Bugatti na evencie pomogłem tutaj Dragonowi odbić kolegę z konwoju i się poznaliśmy i się fajnie to rozwinęło wszystko, nie? W kartel, później ban. A, to w ogóle ciekawa historia. Już koniec. No,